Cześć, dzień dobry, tu Łukasz fotografuje! Zimne ognie na weselu. O tym w dzisiejszym odcinku. Małe, radośnie strzelające iskierki w rękach gości weselnych na dobre wpisały się w klimat polskich ślubów i wesel. I powiem wam szczerze, że patrząc na tego typu przepiękne fotografie, w których to para młoda i zimne ognie tworzą niesamowite połączenie, jestem przekonany, że każda z was chciałaby połączyć przyjemne z pożytecznym i mieć tego typu niedrogą w sumie atrakcję na swoim przyjęciu weselnym, a potem na filmie, na fotografiach, które otrzymacie od swoich usługodawców. Niemniej jednak zanim zaczniecie zachwycać się waszym filmem, waszymi fotografiami lub selfiakami od gości, warto dobrze się przygotować do tego typu atrakcji, z tego względu, że wydaje nam się wszystkim okej, zimne ognie, idziemy do sklepu, kupujemy, odpalamy, podnosimy w górę i mamy super efekt. Niestety tak nie jest. Podstawowym wątkiem, który odpowiada tak naprawdę za pomyślność tego typu pokazu, odpalania zimnych ogni, jest ich długość. Tutaj rzeczywiście długość ma znaczenie. Ja przygotowując się do odcinka kupiłem sobie w hipermarkecie tego typu zimne ognie 37 cm. Te zimne ognie niestety, ale nie nadają się do stosowania ich na ślubie. Czas ich palenia to jest, tak jak obliczyłem przed chwilą, około 45 sekund, maksymalnie do minuty i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli macie wielu gości weselnych, którzy chcą brać udział w odpalaniu zimnych ogni, może zdarzyć się tak, że zanim wszyscy odpalą, ta pierwsza część osób, którym te iskierki zapaliły się jako pierwsze, mogą niestety, ale nie dotrwać do tej chwili, gdy wszystkie zimne ognie będą odpalone, ponieważ najzwyczajniej w świecie niestety ląd się skończy i zimny ogień im zgaśnie. Ja zdecydowanie rekomenduję kupować takie długie zimne ognie 90 cm. One się palą grubo ponad 3 minuty, jednak najczęściej pary młode kupują sobie zimne ognie 70 cm. One palą się około 2 minut 40 sekund. Jest to wystarczający czas, po pierwsze, aby wszyscy odpalili zimne ognie, po drugie, aby kamerzyści oraz fotografowie zrobili swoją robotę, tworzyli wam niesamowitą pamiątkę z tego dnia. Czyli wybór zimnych ogni jest już za nami. 100 sztuk 70 cm zimnych ogni na portalu aukcyjnym to jest około 90 do 100 zł, także relatywnie niska cena w stosunku do jakości i atrakcji, którą możecie zapewnić w dniu wesela. A powiem wam, że odpalone zimne ognie trzymane przez gości weselnych, no jeszcze się nie spotkałem, żeby którakolwiek osoba na fotografii, która się nie uśmiecha. Zimne ognie bawią dzieci, bawią też dorosłych. Jest to, można powiedzieć, taka atrakcja uniwersalna bez względu na wiek osoby odpalającej zimny ogień. To w takim razie, skoro mamy już ustalone, jakie zimne ognie warto kupić, kogo bawią, kogo śmieszą, warto również wspomnieć o tym, kiedy te zimne ognie odpali. I teraz tak, w miesiącach od października do marca zimne ognie możecie sobie odpalać przed wyjściem z urzędu stanu cywilnego lub przed wyjściem z kościoła. To wszystko dlatego, że bardzo wcześnie robi się ciemno. Zazwyczaj w województwie mazowieckim, łódzkim oraz na północy kraju mamy taki zwyczaj, że te uroczystości jednak zaczynają się 16, 17, 18 godzina i wychodząc tak naprawdę od października do kwietnia z kościoła, z urzędu stanu cywilnego, po tej godzinie jest już ciemno i zamiast strzelać tymi sławetnymi tubami, bardzo często młodzi decydują się na to, aby właśnie zakupić zimne ognie. Wychodząca para młoda z kościoła czy z urzędu stanu cywilnego i goście trzymający taki szpaler zimnych ogni, no doskonale to wygląda na fotografiach i wszystkim wam to serdecznie polecam. Natomiast jeżeli jednak wasze wesele jest w miesiącach od maja do września, to wtedy jedyną możliwością na odpalenie zimnych ogni, stworzenia fajnej pamiątki z tymi iskierkami jest przyjęcie weselne. Tutaj tak naprawdę główne skrzypce gra fotograf i to on powinien zadecydować, kiedy warto zabrać was, kiedy warto zabrać waszych gości. Zazwyczaj tego typu mini sesje z zimnymi ogniami robi się podczas drugiej przerwy na ciepłe danie. Wtedy bez względu na porę roku jest już wtedy ciemno i można naprawdę bardzo fajny efekt uzyskać. Bardzo ważną kwestią jest organizacja całej atrakcji związanej z odpalaniem zimnych ogni, ponieważ zazwyczaj goście biorą w zimnym ogniu i próbują swoimi zapalniczkami odpalić. Niestety tego typu odpalanie zimnych ogni wiąże się z tym, że będą musieli trzymać swój zimny ogień około pół minuty nad otwartym ogniem, aby się odpalił. Bardzo fajnym rozwiązaniem, które podpowiadam wszystkim parom młodym, jest zakup w jakimś sklepie ogrodowym lamp naftowych z otwartym
otwartym ogniem na bambusowych palikach, ustawienie tych dwóch, trzech lub czterech lamp naftowych, odpalenie ich i poproszenie gości, aby okrążyli każdy z punktów, w którym znajduje się lampa i na 3-4 przyłożyli wszystkie zimne ognie do płomienia. I, co jest bardzo ważne i naprawdę pomaga tutaj w bardzo szybkim odpaleniu tych iskierek, poproszenie gości o niezabieranie odpalonych swoich zimnych ogni, ponieważ każdy odpalony zimny ogień, który już zaczyna iskrzyć, tak naprawdę wyzwala iskrzenie w każdym następnym zimnym ogniu. I tak po 5 sekundach możemy mieć odpalonych na przykład 25 zimnych ogni. Gdy wszyscy goście odpalą swoje zimne ognie, wtedy para młoda ustawia się na środku, goście za nią, podnosząc wysoko swoje iskierki i można zaczynać sesję zdjęciową. Lub też można utworzyć szpaler, taki jak przed kościołem czy urzędem stanu cywilnego, gdzie para młoda będzie stała w środku, ale to tak naprawdę wszystko zależy od inwencji fotografa, od inwencji waszych kamerzystów. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi świadomość dotycząca zimnych ogni u was się podniosła. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie do mnie, będę się starał do nich odnosić, czy to w filmikach, czy w wiadomościach prywatnych. Zasubskrybujcie oczywiście kanał i do zobaczenia.